Łysa Góra. Łysa Góra, w dawnych wiekach zwana łyścem, druga co do wysokości w Górach Świętokrzyskich, dotąd pozostaje owiana mgłą tajemniczości. Za czasów pogańskich, jak podaje Jan Długosz, stała na niej świątynia trzech Bożków Łady, Body i Lela, nazywanych również świstem, poświstem i pogodą. W starożytności Chętnie obierano górujące nad okolicą wzniesienia jako miejsca oddawania czci bogom. Słowianie również mieli świątynie na wzgórzach. Jednym z nich była Łysa Góra. Według jana Długosza prawie zawsze zimnem skrzepła, często zamglona lub sypiąca śniegiem albo deszczem. Lud z dalekich stron schodził się tu tłumnie, aby modląc się i składając ofiary oddawać cześć starym bogom. Kroniki podają, że w 1686 roku, w czasie kucia skały w pobliżu kościoła na Świętym Krzyżu, znaleziono bożyszcze dawne węglem osypane. Napis umieszczony na marmurowej tablicy z 1806 roku, znajdujący się w ścianie kościoła, potwierdza istnienie tam pogańskiej gontyny. Jeszcze za czasów Stanisława Stasica znajdowano w ziemi gliniane urny z prochami zmarłych. Oprócz świątyni, na szczycie góry stał potężny zamek, którego białe mury błyszczały w słońcu. Mieszkała tam dumna pani, otoczona liczną, słusznego wzrostu służbą olbrzymami. Owa pani pokonała ponoć pod łysą górą duże zastępy wojska Aleksandra Wielkiego. A potem, uniesiona pychą, kazała czcić się jako bogini diana. Za to zuchwalstwo i niegodziwe rzeczy, które w zamku działy, gromy roztrzaskały wspaniałą budowlę, rozsypując ją w sterty kamieni, do dziś widoczne na gołoborzu. Pod murami zamku znalazła śmierć samozwańcza diana wraz ze swym dworem. Dzisiaj Jedynym świadectwem obrzędów pogańskich na Łysej Górze jest kamienny wał opasujący szczyt góry, długości blisko dwóch kilometrów. Ten krąg został usypany w VIII lub IX wieku naszej ery, a może nawet wcześniej. Prasłowiańska Święta Góra przez kilka wieków od przyjęcia chrześcijaństwa była miejscem palenia ogni czerwcowych. Kiedy jednak sobudki zamieniły się w jarmark głośny z rozpusty i rozboju, benedyktyni w 1468 roku znieśli na łysej górze ten zwyczaj. Obrzędy sobudkowe zostały przeniesione na górę witosławską, gdzie stała murowana kapliczka fundacji Wacława Jazłowieckiego, pokutującego za grzechy w świętokrzyskiej puszczy. Tu obchodzono też Zielone Świątki, a na odpust przybywało kilka tysięcy ludzi. Przez wiele wieków Łysą Górę i Klasztor Świętokrzyski odwiedzały liczne pielgrzymki, a w 1861 roku manifestacje patriotyczne zgromadziły tam blisko 30 tysięcy osób.